Cześć, witam Was w pierwszym odcinku, dość nietypowym, jeśli chodzi o mój kanał. Początkowo nie planowałem tego typu odcinków, ale po kilku wiadomościach, które od Was dostaję oraz po przemyśleniach, które mi nachodzą w trakcie omawiania konkretnych projektów, zdecydowałem, że co jakiś czas zbiorę to wszystko razem i nagram taki dosyć luźny odcinek, w którym to dzisiaj będę chciał poruszyć tematy związane, w jaki sposób można wejść w rynek kryptowalut, w projekty oparte o rozproszony rejestr, czyli blockchain, w jaki sposób można wejść w to środowisko, w ten rynek, pomóc trochę i jednocześnie zarobić. Oczywiście mam nadzieję, że nie spodziewacie się po mnie tutaj polecania produktów typu MLM, czy projektów, które ogólnie środowisko uważa za scam, gdyż ja na swoim kanale tego typu działalności nie będę promował, ponieważ kieruję treści tutaj umieszczane do trochę innej grupy odbiorców. Także to, co dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć, to w jaki sposób właśnie można trochę pomóc, trochę zarobić, wykorzystując kryptowaluty, a jednocześnie zdobyć trochę wiedzy. Od razu powiem, że przedstawione przeze mnie sposoby wymagają poświęcenia trochę czasu i nic tutaj z dnia na dzień się nie wydarzy. Także jeśli ktoś chce uzyskać ode mnie receptę na szybki sukces, myślę, że ode mnie takiej informacji nie pozyska. Natomiast ktoś, kto jest przygotowany i zdecydowany na tą technologię, na ten obszar swoich zainteresowań, na pewno coś ciekawego ode mnie w tym nagraniu usłyszy. Także zapraszam do tego odcinka. Pierwsza rzecz, jaką tutaj chcę Wam przedstawić, to oczywiście przeszukanie wolnych stanowisk w obszarze właśnie rynku kryptowalutowego. Jest przykładowa strona crypto.jobs. Oczywiście wszelkie linki, które tutaj będę omawiał, również umieszczę w opisie tego filmu. Tutaj prace listowane w tym serwisie niekoniecznie są kierowane do osób technicznych, do inżynierów, do programistów. Dlatego też będę chciał oczywiście tego typu stanowiska tutaj zaprezentować. Oczywiście mój kanał jest bardziej techniczny, jest skierowany, myślę, bardziej do świadomych i już dojrzałych użytkowników kryptowalut. Niemniej jednak osoby nietechniczne, osoby początkujące również muszą mieć jakąś szansę zaistnienia na tym rynku, dlatego tutaj oni też znajdą coś dla siebie. Czyli mamy portal CryptoJobs, tutaj znajdziemy szereg otwartych stanowisk w różnych firmach zajmujących się blockchainem, zajmujących się kryptowalutami. Zwróćcie uwagę, że tutaj na przykład mamy osobę, stanowisko odnośnie jakiegoś copywritingu, mamy kogoś odnośnie growth manager, czyli wzrostu rozreklamowania firmy, mamy community managera, także również mamy typowe stanowiska nie inżynierskie, nie techniczne. Jeśli chodzi o stanowiska techniczne, to oczywiście też takie się znajdą. Mamy tutaj juniorskie stanowisko software engineera, czyli programisty, również dla osób bardziej zaawansowanych w tej sferze działalności. Co ciekawe, większość tych stanowisk jest tutaj, a raczej umożliwia pracę zdalną, czyli ten tryb tak ostatnio modny i często poszukiwany przez osoby, które chcą wejść właśnie w tą branżę technologiczną. Ze swojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze i ciekawie realizuje się zadania, kiedy pracuje się w sposób zdalny. Kolejna sprawa, kolejne strony, jakie warto prześledzić w tym zakresie, to strony typu careers poszczególnych projektów. Tutaj dla przykładu otworzyłem Wam projekt Algorand, zakładka Work with Us i kariery. I tutaj też mamy jakieś przykładowe wolne stanowiska. No, tym razem są tutaj typowe stanowiska inżynierskie, jednak warto śledzić
takie, tego typu zakładki w swoim jakimś ulubionym projekcie, któremu kibicujemy, któremu poświęciliśmy się i w ramach którego powiększamy swoją wiedzę, może tutaj coś, co nas zainteresuje, się pojawić. Także tutaj przykład akurat na zasadzie i na stronie projektu Algorand. Kolejna grupa możliwości do zarabiania w oparciu o rynek kryptowalutowy to oczywiście poszukiwanie błędów w oprogramowaniu. Tego typu serwisy oczywiście przedstawiam w swoich analizach, gdzie podkreślam istotność takiego programu ujętego w trakcie rozwoju danego projektu. Tutaj widzimy przykład Chainlink, jego program Bug Bounty, przykładowe zgłoszone raporty oraz wynagrodzenia, które organizacja zdecydowała się przyznać osobie, która właśnie tego typu błąd zgłosiła. Tutaj widzimy, że stawki są różne, także nie ma się co tutaj nie ma się czego bać, nie można się wystraszyć, gdyż widzimy, że nawet są nagrody od $50. Tutaj widzimy też za 500. Pewnie są też wyższe. Tutaj widzimy za 2000. Także próg wejścia nie jest wcale taki straszny i można tutaj swoich sił popróbować, a na pewno dodatkowo jakąś wiedzę zarówno typowo technologiczną, jak i wiedzę typowo zorientowaną w kontekście kryptowalutowym pozyskamy, a taka wiedza będzie w przyszłości procentować. Kolejny projekt Monero, również jego program Bug Bounty. Tutaj niestety nie widzimy, jakiego typu nagrody zostały pieniężne przyznane. Widzimy natomiast kilka błędów krytycznych, kilka wysokiej wartości. Także pewnie spoglądając na politykę, powinniśmy zobaczyć tutaj przykładowe rzędy wielkości nagród. Niestety w Monero tego nie zobaczymy. Przejdźmy do kolejnego projektu, który też Wam tutaj opiszę na zasadzie potencjalnej możliwości zarobku, czyli firma BlackBlock.one, organizacja odpowiedzialna za program EOS. I tutaj kolejna bardzo ciekawa i bardzo dobra dla Was i dla całego naszego rynku informacja. Proszę zwrócić uwagę, nagrody rzędu $10,000, dwie takie przyznane dwóm różnym użytkownikom w ciągu ostatnich 8 dni. Również mniejsze nagrody, nagrody po 4000, kolejne po 10000. Także zwróćcie uwagę na to, że można tutaj dosyć dużo zarobić, można odnaleźć się w tym świecie kryptowalut i jednocześnie w świecie cyberbezpieczeństwa. Można tym samym wspomóc dany projekt i oczywiście coś zarobić. Tutaj proszę zwrócić uwagę, jedna osoba w przeciągu 2 miesięcy zrobiła $20,000 na dwóch zgłoszonych błędach. Także myślę, że to jest całkiem dobry wynik. Rzadko kto osiąga tego typu zwroty, myślę, że z typowego day tradingu, gdzie po prostu jest analizowany wykres i próba sprzedaży drożej niż się kupiło. Tutaj wsparcie projektów w tym zakresie oczywiście niesie szereg korzyści. Podkreślam jeszcze raz, zdobywamy wiedzę, zdobywamy doświadczenie nie tylko w zakresie kryptowalut, w zakresie technologii blockchain, ale również w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, a są to takie dziedziny w sferze technologii, gdzie obecnie na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem jakiegokolwiek zajęcia. Wystarczy, że mamy chęci i chcemy, że tak powiem, w tym zakresie działać. Jeśli ktoś z Was chciałby zacząć swoją przygodę z tego typu programami, to radzę zacząć od przykładowej strony, gdzie po obejrzeniu serii kilku lekcji wideo mamy już podstawową wiedzę, od czego ewentualnie można byłoby zacząć. Ten serwis, który tutaj Wam pokazuję, jest serwisem darmowym. Pochodzi on właśnie z organizacji odpowiedzialnej za portal HackerOne. Także tutaj podstawową wiedzę można zdobyć. Oczywiście jest to tylko przykładowy tego typu serwis. Jest ich naprawdę dosyć dużo w internecie.
Kolejna sprawa, jaką chciałem Wam przedstawić, a która pojawiła się dosyć, jeśli chodzi o mnie, niedawno, kiedy analizowałem projekt Callisto Network. Tutaj mamy też taką ciekawą sytuację. Organizacja ta, pomimo tego, iż posiada swój projekt właśnie oparty o blockchain, również prowadzi działania mające na celu przeprowadzenie audyt smart kontraktów. I to jest ciekawe ze względu na dwa aspekty. Tutaj do audytu zgłaszają się projekty, które po prostu chcą się upewnić, chcą się przekonać, czy ich rozwiązanie, czy ich smart kontrakt jest na tyle bezpieczny, żeby po prostu można było go upublicznić. I to jest ciekawe ze względu na, że tak powiem, dwa aspekty. Pierwszy z nich to to, iż właśnie ktoś to w Callisto przegląda. Zasada jest taka, że pierwsze przejrzenie danego kodu od konkretnej organizacji jest darmowe, następnie kolejne są płatne. Także tutaj kolejny taki prosty przykład modelu biznesowego. A druga wartość, jaką moim zdaniem można z tego wyciągnąć, to to, iż tutaj czasami zdarzają się zgłoszenia od młodych projektów, od projektów przed ICO albo od projektów, które to ICO mają już za sobą. I tutaj możemy w ten sposób wyłapać projekty, które potencjalnie w niedługim czasie mogą po prostu dużo zyskać na swojej wartości. Także pod tym względem też warto tutaj śledzić. Może akurat, kiedy tu zajrzymy, znajdziemy projekt, który również prosił o audyt swojego rozwiązania i okaże się, że po prostu ten projekt nam się spodoba, że wejdziemy w posiadanie tokenów tego produktu i po jakimś czasie on zdecydowanie może zyskać na wartości. Także polecam od czasu do czasu również przeglądać tę stronę, jeśli chodzi o ten zakres jej używania, o którym przed chwilą powiedziałem. Czyli to jest ta zakładka dotycząca audytu. Kolejna zakładka, ciekawostką jest również, że to jest prowadzone na GitHubie przez tą organizację odpowiedzialną za projekt Callisto, jest to, iż tutaj oni również zgłaszają często oferty pracy. Tutaj widzimy, że chodzi o marketera, jakiegoś promotion managera. Mamy tutaj typowo inżynierskie stanowisko, czyli audytora smart kontraktów, związane oczywiście z bezpieczeństwem, tutaj bounty. Ponownie mamy kontraktora, audytora od smart kontraktów w zakresie języka Solidity. Także możemy sobie to pofiltrować właśnie po słowie kluczowym hire i tym samym będziemy mieli wyniki dotyczące jedynie propozycji zatrudnienia w tym projekcie. Kolejna sprawa, w jaki sposób możemy zaistnieć w świecie kryptowalut, w świecie właśnie projektów opartych o blockchain, to zwracać uwagę na to, jakiego rodzaju pomocy potrzebuje dany projekt kryptowalutowy, dany projekt oparty o blockchain. I tutaj na przykładzie projektu Nano zwracamy uwagę na przykład na tego typu labele, czyli 5 issue, które potrzebują pomocy. Jest to takiego swego rodzaju call to action organizatorów tego projektu do swojej społeczności, gdzie oni czekają na jakieś potencjalne sugestie, na propozycje rozwiązania konkretnych tutaj przedstawionych problemów. I tutaj znowu nie ma się co negatywnie nastawiać, iż są to zadania typowo jakieś inżynierskie, wymagające super fachowej wiedzy. Wiadomo, że tą wiedzę musimy cały czas systematycznie swoją powiększać w zakresie danej technologii, w zakresie danego obszaru, na który się decydujemy. Niemniej jednak tutaj mamy też również pytania takie mniej techniczne, na przykład zasugerowanie techniki związanej z minimalizacją wpływu wiadomości typu spam. Tutaj oczywiście też mniej techniczne odnośnie użycia unikalnego metody algorytmu uzyskiwania konsensusu proof of work. Także tutaj toczy się dosyć duża dyskusja. Czytając tego typu rzeczy na pewno możemy się sporo dowiedzieć. Tym bardziej, że tutaj mówimy o osobach, które praktycznie zajmują się tego typu zagadnieniami, także tutaj w tego typu właśnie
issue dochodzi do bardzo konkretnych rozmów, bogatych merytorycznie, także na pewno coś zyskamy, zamiast po prostu tracić czas na YouTubie na niepotrzebne, nic nie wnoszące filmy. Warto może po prostu spędzić czas na trochę nad projektem, w który chcemy zainwestować, który nas interesuje. Na pewno na tym nie stracimy. Kolejna rzecz to już taka, którą ja kiedyś sam również osobiście testowałem. Portal wymiana kryptowaluty.pl, prosty widget z serwisu Changely. I tutaj osoby wymieniające konkretne kryptowaluty, konkretne tokeny po zajściu takiej sytuacji. Oczywiście my jako właściciele tej strony dostaniemy jakąś tam prowizję. Także tak naprawdę naszym zadaniem głównym będzie tylko to, aby nakierować ruch społeczności na tą stronę lub osób, które jeszcze mało się orientują w kryptowalutach, a chcą wejść w posiadanie jakichś małych ilości na początek. Dzięki temu po ich właśnie wymianie dostaniemy jakąś tam minimalną prowizję. Także przygotowanie takiej strony naprawdę też nie wymaga super tajemnej wiedzy. Wystarczy skopiować z portalu Changely kod widgeta, wykupić sobie domenę. I w zasadzie można to zrobić, osoba zupełnie początkująca jest w stanie to zrobić na pewno w ciągu jednego dnia roboczego. Kolejna rzecz, którą też ponad rok temu testowałem, to już oczywiście ta metoda wymaga trochę większej wiedzy. Są to wszelkiego rodzaju boty handlujące na giełdzie. Ja tutaj przedstawiam Wam kod źródłowy mojego bota, który działał na giełdzie BitMarket, co ciekawe. Bot ten działał według bardzo prostej zasady, czyli kupował dany token, kupował daną kryptowalutę i czekał, aż może ją sprzedać z zyskiem, czyli w momencie, kiedy ta cena sprzedaży będzie na tyle duża, że pokryje zarówno prowizję, jak i koszty transakcyjne. Także bardzo prosta sprawa, ale naprawdę pomoże Wam wejść zarówno w świat programowania, w świat kryptowalut, w świat wykorzystywania właśnie interfejsów API udostępnianych przez giełdę. Tutaj ten bot działał w oparciu o API BitMarketu. Na szczęście, że tak powiem, zdążyłem w porę swoje środki z tej giełdy wycofać przed tą feralną sprawą, która miała miejsce parę miesięcy temu. Mnie udało się to zrobić tydzień przed zamknięciem tej giełdy, gdyż miałem jakieś przeczucia, że coś niedobrego tam się dzieje. Ale to już oczywiście tak nawiasem mówiąc. Kolejna sprawa w zakresie zdobywania wiedzy to wszelkie kursy typu MOOC, czyli umożliwiające dostęp do wiedzy w zakresie blockchainu, w zakresie kryptowalut poprzez internet. Tutaj przedstawiam Wam jeden z tego typu portali, jeden z bardziej popularnych, portal Coursera. Tutaj możemy się zalogować i za darmo korzystać z dostępnych tutaj kursów, z tym, że jeśli chcemy uzyskać certyfikat w zakresie konkretnego kursu, który wybierzemy, tam jest opłata, o ile dobrze pamiętam, $49. I to już ma oczywiście jakieś swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, gdyż dostajemy formalne potwierdzenie ukończenia kursu i dzięki temu zarówno zdobywamy wiedzę w zakresie technologii blockchain, w zakresie kryptowalut, zwiększamy swoje portfolio. Oczywiście później można się dzielić zdobytą wiedzą w środowisku, czy to poprzez swój kanał na YouTube, czy poprzez pisanie artykułów na bloga, czy po prostu poprzez może bardziej techniczne typu pisanie właśnie jakichś prostych aplikacji działających na giełdach i tak dalej, i tak dalej. Także możliwości jest całkiem sporo. Oczywiście, żeby znaleźć tego typu serwisy, wystarczy wpisać, tak jak tutaj pokazuję Wam, blockchain MOOC i w tym momencie znajdziemy, wyświetlą nam się linki do szeregu tego typu serwisów, które właśnie umożliwiają tego typu zdobywanie wiedzy. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Jeśli chodzi o ten odcinek i tę tematykę, na tę chwilę to wszystko.
Oczywiście jako dosyć młody tutaj użytkownik, twórca treści na YouTubie, pozwoliłem sobie przedstawić swoje przemyślenia, które pojawiły mi się w trakcie kręcenia filmów, ale te projekty, część z tych pomysłów oczywiście realizuję samemu we własnym zakresie już od paru lat. I szczerze powiem, że warto, że naprawdę nie ma się co nastawiać na szybkie zyski i sprawne obracanie wykresem, rysowaniem na nich strzałek. Raczej sugerowałbym skupić się na procesie, który doprowadzi nas do celu, na procesie, w którym ujmiemy zdobywanie wiedzy, zdobywanie własnego doświadczenia, zwiększanie swojego portfolio. Tego typu właśnie sytuacji. Także dziękuję, zachęcam do komentowania, zgłaszania własnych propozycji. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania w tym zakresie, proszę pozostawić je w komentarzach. Dziękuję za wiadomości, głównie mailowe, które do mnie piszecie, z prośbą o właśnie o zasugerowanie jakiegoś rozwiązania. Będę się starał właśnie może to odpowiadać na tego typu wiadomości, grupować je tak jak zrobiłem to teraz, czyli nagrać jakiś krótki film, gdyż to, że tak powiem, ułatwi adaptację i rozpowszechnianie tej wiedzy. Także dziękuję bardzo, cześć.